No, Waldek Dziedzic, bo na Monte Carlo się nie pokazał. W tym roku zaczyna sezon od drugiej rundy. O, tam był super. Tam właśnie był to. Tam dlaczego poszedł do tego. Zakręt wypływający, źle wyprofilowane to skrzyżowanie, wbijając w tą stronę. No i tak pociągnął magnetyczne krawężniki w ulicy Łańskiej. Centymetry, ten nawrót ma Bogato na szeroko. Więc to ono normalnie zagraża, jest trochę przyklej, bo on sobie pozwoli na wyczyszczenie. Bardzo mieli Bartosz Piotrowski, popularne arbuzy, a to ze względu na malowanie kasków. Także już. Doświadczona załoga, wiele rajdów za sobą, wiele razy na Monte Carlo, wiele razy na innych rundach. Thank you.